Dzień dobry, witam Was serdecznie z ronda Folk Bikes. Dziś mamy 7 października, dawno nas nie było na kanale, dużo rzeczy się działo i niestety nie było czasu nagrywać. Wiadomo, pandemia i te sprawy jeszcze skomplikowały to wszystko. Mamy trochę filmów ponagrywanych, których musimy poobrabiać i myślę, że zaczniemy wracać. Ale co dzisiaj? Dzisiaj jest godzina 18.40, zaczyna się robić ciemno i wyszliśmy z takim pomysłem, żeby robić nocniki. Nocniki to są wieczorne jazdy. Godzina 19.15, środa, cyklicznie spotykamy się pod sklepem i jedziemy trasę wycieczkową, około 25 km, w 2 godziny z przerwą. Postaram się to dzisiaj wszystko ponagrywać, a teraz lecę się przebierać i do zobaczenia. Ekipa się zbiera. Zaraz odpalimy lampy i zobaczymy, jak to świeci. Wszyscy poubierani, ale mamy ciepeł. Ile mamy stopni? Nikt nie powie. Dobra, cześć wszystkim, słuchajcie. Jedziemy w sumie drugi nocnik, ale tak naprawdę oficjalnie pierwszy. Niektóre osoby mają ślad wgrany, ale dzielimy się na dwie grupy. Jedziemy przez las i staramy się dostosować do grupy. Jedziemy do Barabu, a ta grupa druga jedzie prosto od źródełka, cały czas prosto i spotykamy się też w Barabu. Wracamy i wracamy tą stroną, że od McDonalda. Kojarzycie, nie? Maltę i nie skręcamy tak jak tu wyjedziemy, tylko skręcamy na lewo i wracamy od McDonalda i spotykamy się, śladamy zwierząt przy Żabce, nie? Także słuchajcie, bezpiecznie. Wszyscy poubierani, wszyscy z lampkami, śmigamy. Merke. Lampkę zgubiła. Co? Nie wiem, przednie lampki. Ty nie świeciało gdzieś tam coś? Nie, co? W ziemi? No? Nie. Koledzie ją zgubiłem. Wiesz co, jak jechałeś, jak się zatrzymałeś na tym przejściu, to miałeś lampkę. Nie, no miałem dwie. Jedzie ktoś ze mną się cofnąć? Poczekajcie przy źródełku. Dobry. Koniec rozgrzewki, teraz zaczynamy jechać. Reszta ekipy już po drugiej stronie. Teraz... Czekali na mnie, czekali. Tak zasuwają, że muszą na mnie czekać. Okej, okay, dojeżdżamy pod sklep. Jest godzina 21.30. 21 osób dzisiaj przyjechało, pogodę dopisała. Także wszystko elegancko. Mamy w lasku jakieś małe wygródki, ale wiadomo, to na błocie. Wszyscy cali, wszyscy zdrowi, wszyscy zadowoleni. I co jesteśmy? Za tydzień zapraszamy jakby co 19.15, 20 wyjazd spod sklepu. Środa. Wszyscy są? No jesteśmy cali i zdrowi, dojechaliśmy. Nocnik zakończony.
21 osób przyjechało. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom. Zapraszam wszystkich za tydzień o 19.15, 19.20 wyjazd. W środę oczywiście. I co? Małe przygody, mała zmiana trasy, modyfikacja podczas jazdy, ale takie rzeczy się zdarzają. Po drodze zgubiona lampka, ale odnaleziona. Także wszystko się udało. Na dworze ciemno, ale jeździć można. Do zobaczenia, dzięki wielkie, pozdrawiam was serdecznie.